jest troszeczkę dziwne, mi się wydaje, że Bradley Wiggins właśnie został z tej pierwszej grupki czekający na drugą, gdzie jechał Mark Cavendish. Przecież w pierwszej grupce w tej sytuacji został tylko jeden zawodnik ze Sky'a, a tak naprawdę no Bradley Wiggins niewiele pomógł już tam Cavendishowi z tyłu. Ta grupka i tak traciła, a poza tym było tam, no było tam wielu kolarzy zainteresowanych pogonią, czyli no akurat nie musiał jeszcze tam dodatkowo gonić za tej chwili. 21 Marcin Białobłocki, zajmuje 44 miejsce w klasyfikacji generalnej. Tak, Białobłocki stosunkowo mało znany polskim kibicom, on kiedyś chyba nawet przez chwilę był w grupie Kudarka Banaszka parę lat temu. Tak, ale tak. To jest właśnie on pomachał teraz. Tak. No ale od kilku ładnych sezonów, od 4 chyba lat ściga się w Wielkiej Brytanii, w Anglii. No a te wyścigi w Anglii nie są takie popularne, nie są tak mocno obsadzane, w związku z tym też rzadko są pokazywane w telewizji i nie mieliśmy okazji go widzieć w akcji, chociaż odnosił tam zwycięstwa i jest cenionym kolarzem, nawet angielscy komentatorzy podkreślają, że on jest jakby takim najsilniejszym punktem swojej ekipy, tej drużyny Road 4. Tak, myślę dobrze tutaj bardzo dla Marcina Białobłockiego, że ten wyścig jest raz, że jest pokazywany na antenach Eurosportu i bardzo ładnie wykorzystuje tą szansę właśnie pokazania się kibicom, menadżerom innych drużyn, którzy może też wcześniej nie wiedzieli, a teraz oglądają przecież gdzieś w telewizorach wyścig. I myślę, to może zaowocować może jakimś przejściem Marcina Białobłockiego do jakichś lepszych drużyn europejskich i właśnie tak, no w ten sposób należy wykorzystywać swoją szansę. Tak, on już raz się pokazał w końcówce etapu, próbował samotnie atakować, przez kilka kilometrów jechał 100-150 metrów przed peletonem, ale miał trochę taka pecha, bo to za jego plecami szykował się do finiszu cały peleton jeszcze z Markiem Cavendishem, no i został doścignięty. Tak, ale próbuje, walczy, to się pewnie podoba kibicom i to już brawa i pochwała dla Marcina Białobłockiego za taką jazdę. Ma 29 lat, pochodzi z Sokółki. I tam dzisiaj jedynie wydaje się, mogą się jeszcze stworzyć jakieś różnice takie, aby właśnie zaatakować lidera Howarda. I myślę tutaj zawodnicy z Garmin, gdzie na trzecim miejscu jest Sepp Denmark, na czwartym Nathan Hess. Oni mają tylko 17 i 23 sekundy straty. Ten młody Van Poppel jeszcze nie ma takich sukcesów, ale jest niezłym też sprinterem i we wszystkich dotychczasowych etapach, gdzie był sprint z grupy, był w czołówce. Nadal jest liczącym się zawodnikiem w walce o zwycięstwo, 7 sekund tylko straty, więc to jest bardzo niewiele. Sepp Denmark z Garminu ma 17, Nathan Hess z Garminu 23. Christian Kness, Niemiec z Sky Pro Cycling, który wczoraj jako jedyny z tej grupy zdawał się załapać w tej 20 czołowej, ma też niewielką stratę, 23 sekundy. Tak, też tam wypuści koło, prawda, robi się luka i już, tak jak tam widać, już powstają dwie grupki. Tak, tym bardziej w takim peletonie jak tutaj, gdzie jest wielu zawodników z mniejszych drużyn, mniej doświadczonych, oni gdzieś tam mogą jechać z przodu, nagle przy dużym tempie, jakie tutaj dyktuje drużyna Sky, ci zawodnicy nagle się troszeczkę pogubią i robią tak zwane luki. Prawdziwie w samym peletonie proturowym, gdzie jadą sami zawodnicy, nieraz no, idzie to tempo duże, ale aż tak nie ma wtedy luk robić, nikt nie puszcza. Tutaj czasami właśnie bardziej te luki szybciej się robią, zawodnicy są w różnym poziomie wytrenowania z mniejszych drużyn, także tym bardziej należy być z przodu, aby gdzieś się nie zostać po prostu odhaczony. No, na razie cały czas ta szóstka na czele, ale już proszę, już się peleton podzielił, no i za chwilę zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Na razie drugi krzyżarnik, proszę spojrzeć, to widać to jak na dłoni. Porwał się peleton, to bardzo mocne tempo czołówki spowodowało, że się
potworzyłem ale jest tutaj, grupki pościgowej, grupce. Pościgowej. No ale oni jeszcze nie rezygnują, jeszcze jest szansa. Tak, tak, to na razie dopiero początek tej akcji, ale no widzimy, że pierwsza grupa, no wielu zawodników tutaj jest zainteresowanych, jest lider. Połacz. Do tej czołowej szóstki. A z tyłu? Tak, czyli no tutaj widzimy, jak tempo wzrosło i momentalnie przewaga do uciekinierów, gdzie jest Marcin Białobłocki, topnieje. Dla Marcina to tyle dobra sytuacja, że no jak ta grupa teraz atakująca liderów, powiedzmy, dojdzie do ucieczki, Marcin już tam będzie. No i tak, myślę, no, że jeśli się utrzyma, bo to też nie jest takie pewne, prawda? Bo oni jadą szybko bardzo, a tamci już są zmęczeni. Tak. Myślę, że taki zawodnik jak Marcin to już by się tutaj raczej chyba nie załapał do tej grupki, ale może Białobłocki ma więcej sił. Tak, myślę, że teraz dostaną zawodnicy właśnie tych, którzy widzimy w tej chwili, tutaj gdzie jest Marcin Białobłocki, dostaną jakieś informacje, o już podjeżdża dyrektor, powie troszeczkę już teraz zwolnijcie, nie jedźcie tak na maksa, z tyłu się bardzo dużo dzieje, goni was 11 dobrych zawodników i oni już w tej chwili zaczną troszeczkę odpoczywać, tak sobie jechać, już patrzą gdzie tam z tyłu, bo już tam może widzą, także troszeczkę muszą odpocząć, mają jeszcze te 5-10 minut będą mieli zanim dostaną doścignięci. Na troszeczkę zregenerowanie sił, a wtedy już tutaj spróbują się dołączyć i utrzymać tempo właśnie tych zawodników. Górski w takiej właśnie koszulce jedzie, ma numer 111, Christian Haus. No i też jakieś wskazówki dostaje od swojego dyrektora sportowego. Tak, tutaj na pewno. Teraz Bakszter wzywał też samochód. To jest do mety jeszcze 50 km, dosyć trudnej trasy. No i zobaczymy, jak się potoczy to wszystko, bo chyba jeszcze ten peleton tak do końca nie zrezygnował. No proszę, a lider jedzie sobie spokojnie. Nie kwapi się też z forsowaniem tempa specjalnie. Gdzieś to, jakim sposobem to się stało, no. Nie wiem, czy to nie jest właśnie tir na lokę, bo widać co prawda było twarzy, ale... Tak i to już ta grupka zostaje doścignięta, czy już by to było właśnie kraksa i zawodnicy troszeczkę poczekali. Gdzie doszło? A tu doszło w głównej grupie do tej kraksy. Jeszcze mu ktoś po ręce przyjechał tak na dokładkę. Tak brzydko, już brzydko to wygląda. Nieprzyjemnie. To jest inny kolor tej grupy, bo ten Tirnalok chyba był w czołówce, a to jest tutaj jadący na czele. Tych połączył, to wszystko, wszyscy się rozglądają, co tu dalej zrobić, jak się zachować i z tego ta ucieczka korzysta. Tak, dyrektorzy już na pewno teraz powiedzą, peleton jest powrotem, spokój. Wszystko wróciło do normy, grupy się połączyły i no, można dalej uciekać. Mocno, no 46 km do mety, czyli no ci uciekinierzy teraz ile zyskają jeszcze trochę przewagi, będzie szansa, cieszymy się, że jest Marcin Białobłocki z przodu, będzie miał szansę powalczyć na dzisiejszym etapie. No i chyba tak teraz patrząc na to co się dzieje, to zaczynam mieć podejrzenie, że to wszystko się rozstrzygnie na tych ostatnich kilkunastu kilometrach. Niewielki podjazd. Także no, to już będzie taki wstęp jakby przed tymi dwoma, no nie wydają się to długie podjazdy, ale na pewno strome i to może być męcząca końcówka, dzisiejszy etap liczący 189 km. No tak, miejmy nadzieję, że pogoda się utrzyma, na razie jakoś jest sucho i nawet trochę słońce się przebija, ale tam już gdzieś na horyzoncie widać, że naraz jeszcze ta pechowa kraksa. Tak, pewnie te chmury takie tam wiszące to też spodobało, że był silny wiatr i grupa się porwała, no i tutaj Zakari patrywany, czyżby
czegoś złamanego. No właśnie, to są przykre przypadki. Wczoraj już widzieliśmy taką kreację niedaleko przed metą. Jeden z zawodników łamał obojczyk, musiał się wycofać. Jest w ucieczce, która znowu troszeczkę powiększyła przewagę, bo 2 minut 15-20 sekund to się co chwilę zmienia, ale nadal się ta przewaga utrzymuje. Zobaczymy, jak to będzie dalej w końcówce etapu, no ale ponieważ sytuacja... Ma pewne zajęcie w klasyfikacji generalnej. Pierwsza dziesiątka, powiedzmy, liczy się, dalsze miejsca już nie są aż tak istotne, a zwycięstwo etapowe to już na pewno jest bardzo duży sukces, także no, Marcin ma szansę dzisiaj na taki sukces. Chociaż widzimy, pogoń troszeczkę wzrosła, ale przewaga utrzymuje się jeszcze cały czas w granicach 2 minut, także no, jest jeszcze szansa. No, i to się tak waha w granicach 2 minut, prawda? Spada poniżej 2 minut, znowu 2 minuty. I do mety 37 mniej więcej kilometrów. Jeszcze to jest spory dystans. Tak, no i te trudności, o których wspominałeś. Tak, właśnie tutaj zawodnicy. Tak, powinien Marcin Białobłocki to wykorzystać i tam za Magnusem schować się troszeczkę. Tak, wyraźnie się tu wyróżnia to sylwetką spośród zawodników jadących. Ten po lewej stronie w tej chwili Konarz to jest lider klasyfikacji górskiej. Ma taką koszulkę z zielonymi paskami. Na pewno bardzo mu będzie zależało, żeby jeszcze dojechać do tej następnej premii i zdobyć tam jakieś punkty. To chyba był lotny finisz i chyba właśnie Marcin Białobłocki go wygrał. Tak, czyli Marcin potwierdza swoją aktywną jazdę. Przypomnijmy, dzisiaj wygrał już pierwszą lotną premię, na drugiej był drugi i teraz na trzeciej lotnej premii pierwszy. Bardzo ładnie przyspieszył, prawda? W takim, zresztą tam specjalnie nikt nie próbował przeszkodzić, to jest inna sprawa. Trochę będzie inaczej na tej górskiej, jeśli tam dojadą, bo wtedy na pewno właśnie ten Christian Haut będzie tam starał się zdobyć kolejne punkty. Tak, no ale przyjemnie popatrzeć, no właśnie, to pokazują naszego kolarza. Chciałem właśnie to powiedzieć, że no nawet może niewiele taka premia daje. Inni kolarze nie chcieli tu finiszować, a proszę, Marcin Białobłocki wygrał. Widzieliśmy na ekranach jego nazwisko i to wielu ludzi zobaczyło. Flaga biało-czerwona, nasza Polska, także no bardzo ładnie, Marcin. Tak, sympatycznie, że się pokazują nasi kolarskich emocji. Ciąg dalszy, wyścig potrwa do niedzieli, ale już w niedzielę również zapraszamy w Eurosporcie na relację z Mistrzostw Świata, z pierwszej konkurencji, którą będzie wyścig drużynowy, bo już nie są to takie imprezy wielkie. No to kryterium, znaczy ten wyścig w Sobótce, memoriał Stanisława Kirszy 6 października, jest ostatnią imprezą z tego cyklu Bagierze w Proligi, chociaż to już właściwie rywalizacja jest rozstrzygnięta, bo pierwsze 2 miejsca są już zaklepane. Tak, samoczynnie jakby troszeczkę odjechał do przodu Magnus Bastet, właśnie jego masa na zjazdach też robi swoje, że od razu dojechał do Białobłockiego. A tutaj w dalszym ciągu zawodnicy z Enduro Racing i jeden Euskalt. Jeśli by ta ucieczka dojechała, to wydaje się, że Marcin Białobłocki nie bez szans jest, prawda, w tej grupce. Bo Baksztyn jest bardzo szybki, co prawda, na pewno. Natomiast nie wiem, czy dałby radę się wspiąć tak w czołówce na tą górkę przed metą. Ja myślę jednak, że nie, że tutaj Marcin Białobłocki jednak no, nie pozwoliłby sobie nawet na to, aby dowieść, że nie będą jechali na tyle wolno, aby Magnus Bachstedt wytrzymał ten podjazd. No ale Beleton też się mocno rozpędził, jak widać teraz, z tej górki. Motor, tak jakiś